Czy jest nadzieja dla kogokolwiek z niezbawionych zmarłych? Część trzydziesta dziewiąta Czy wszyscy z pierwszy Tymoteusza rozdziału drugiego wersetu czwartego oznacza każdego? Część druga, Biblia uczy, że Jezus Chrystus umarł, by wszystkich ludzi zbawić od wyroku Adamowego. Rozważając kwestię, czy właściwym jest twierdzenie, że słowo wszystkich Greckie pas, w takich wersetach jak pierwszy Tymoteusza rozdział drugi wersety czwarty i szósty rzeczywiście oznacza wszystkich, biorąc pod uwagę, że są takie fragmenty Biblii, w którym to słowo oczywiście nie oznacza wszystkich. W poprzednim odcinku stwierdziliśmy, że chociaż słowo wszyscy. Greckie pas, w Piśmie Świętym, poza nielicznymi wyjątkami. Prawie zawsze ma zastosowanie uniwersalne, i w związku z tym zadanie dostarczenia dowodu, że w danym przypadku akurat jest inaczej, spada na tego, kto tak twierdzi, to i tak wykażemy, że z trzech powodów w pierwszym Tymoteusza rozdziale drugim wersetach czwartym i szóstym słowo „wszyscy” oznacza każdego, a nie na przykład wszelkiego pokroju. Poprzednio rozważyliśmy powód: pierwszy, że Pismo Święte jasno naucza, że Bóg w swej miłości pragnie zbawienia od wyroku Adamowego każdego człowieka. Dziś zajmiemy się powodem, drugim, że Biblia także wyraźnie uczy, że Jezus Chrystus umarł, by wszystkich ludzi zbawić od wyroku Adamowego. Zacytujemy następujące teksty na potwierdzenie tej myśli oraz tak jak poprzednio, dla korzyści czytelników przekładu Nowego Świata, dalej, PNŚ, przedstawiamy dla porównania te same wersety w brzmieniu właśnie owego przekładu. Ewangelia Jana rozdział 1 werset 29. Następnego dnia, gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa, oświadczył, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Następnego dnia zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto baranek Boży, który usuwa grzech świata. Ewangelia Jana, rozdział trzeci, wersety od 15 do 17. Aby każdy greckie pas, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg miłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy Greckie pas, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. PNŚ. Aby każdy greckie pas, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, grecki pas, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne. Bo Bóg posłał swego Syna na świat nie po to, żeby osądził świat, ale żeby świat został przez Niego wybawiony. Ewangelia Jana, rozdział dwunasty wersety 32 i 33. Ja natomiast, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich greckie pas ku sobie. Powiedział to, aby zaznaczyć, w jaki sposób miał umrzeć. PNS, ja jednak, jeśli będę z ziemi, zostanę uniesiony w górę, pociągnę ku sobie ludzi wszelkiego pokroju greckie pas. To zaś powiedział w tym celu, żeby wskazać jaką śmiercią ma umrzeć. Rzymian rozdział 5, wersety 18 i 19. A zatem jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich greckie pas ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim greckie pas ludziom życiodajne usprawiedliwienie, bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami. Tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. PNŚ. A zatem jak przez jedno wykroczenie doszło do potępienia ludzi wszelkiego pokroju, greckie pas, tak też przez jeden akt usprawiedliwienia dochodzi w wypadku ludzi wszelkiego pokroju, greckie pas, do uznania ich za prawych, ku życiu. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się prawymi. Pierwszy Korentów, rozdział piętnasty, wersety 21 pierwszy i 22, Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie z martwych Bo jak wadami wszyscy greckie pas umierają, tak też w Chrystusie wszyscy, greckie pas zostaną ożywieni. PENEŚ, skoro bowiem śmierć jest przez człowieka, to i z wstanie umarłych jest przez człowieka. Bo jak wadami wszyscy, greckie pas umierają, tak też w Chrystusie wszyscy, greckie pas zostaną ożywieni. Hebrajczyków rozdział drugi, werset dziewiąty. Natomiast w tym, który został uczyniony niewiele mniejszym od aniołów, dostrzegamy Jezusa, ukoronowanego chwałą i czcią dzięki śmiertelnym cierpieniom. A zatem z łaski Bożej zaznał on śmierci za wszystkich. Greckie pas. Peneś. Widzimy natomiast Jezusa, który został uczyniony nieco niższym od aniołów. Ukoronowanego chwałą i szacunkiem za wycierpienie śmierci, aby z racji niezasłużonej życzliwości Bożej zakosztował śmierci za każdego, greckie pas, człowieka. Pierwszy Jana rozdział drugi werset drugi. On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. PNS i on jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, ale nie tylko za nasze, lecz także całego świata. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.